to około 530 tysięcy złotych. Komisje poprzesyłały na mi dokładnie swoje propozycje zadań. W większości zostały wszystko uwzględnione, niektóre zostały trochę zmienione. Między innymi zmieniona została z Komisji Planowania Przestrzennego. Komisja Planowania Przestrzennego poprosiła o zadanie, które zostało uwzględnione oczywiście potrzeb remontów dróg, ale nie zostało to tak jakby to zadanie jeszcze zaopiniowane przez ZIKIT, czy w ogóle my możemy je wykonywać. Dlatego uznałam, że może lepiej będzie po prostu ogólnie te współfinansowanie zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych tą kwotę dać bezpośrednio, a wtedy jak już będzie wiadomo odnośnie tego chodnika przy ulicy Kosyniarów, to żeby wtedy ewentualnie dofinansować to 30 tysięcy. Co tutaj jeszcze było? W Komisji Praworządności Bezpieczeństwa, też do tyłu, to chyba pani Aniu, dobrze, to napisała. Właśnie, ja tylko chciałam się zapytać o jedną rzecz. Dlatego, ponieważ ja rzeczywiście podałam w ten sposób, że jeżeli chodzi o komisariat policji, to nie zmienia się nic z wyjątkiem zmniejszenia za populatarek z 7 tysięcy o połowę. I tą kwotę prosiłam o przepisanie do punktu pierwszego, czyli sfinansowanie patroli pieszych. I to jest wszystko w porządku. Natomiast widzę, że wypadło zadanie powierzone Bezpiecznego Krakowa. No i czy to jest świadoma? Bezpieczny Kraków jest to inna procedura. To jest inna procedura. Tak, to będzie osobno. Czyli osobno. Aha, rozumiem. Bo tam będą powierzone, ale tutaj jest. Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo. Nie, tam też to. Tak, dobrze, wszystko się zgadza, ponieważ miałam to na jednej karteczce tutaj, w związku z tym dlatego pytam. Tak, bo strażnicy w ogóle chcieli pieniążki na radiowóz. Tak. Nawet przewodniczący z dzielnicy pierwszych zwrócił, czyli jednak dane, bo to znowu miało być na trzy dzielnice. No ale i tak kiedyś już przeznaczyliśmy pieniądze przepadły. Tu się okazuje, że oni nawet, to nie jest tak, że straż miejska by dołożyła pieniądze, tylko my musielibyśmy się w trzy dzielnice złożyć równą kwotą, a i jak już Rada Dzielnicy Pierwszej też generalnie ma bardzo duże potrzeby, oni im też się właśnie nie chcieli tak jakby dawać. I a poza tym wiadomo, że po naszej dzielnicy, że to ten radiowóz najmniej jeździł, tylko najwięcej po pierwszych. I może jeszcze jedna uwaga, myśmy stwierdzili w komisji, że nie będziemy Straży Miejskiej dawać na razie żadnych środków na tak zwane środki. No dlatego, ponieważ nie wiadomo, chociaż czy ta Straż Miejska będzie funkcjonować, czy też nie, dlatego wolimy wszystkie pieniądze, jakie damy, no dać rzeczywiście na patrole, które nas najbardziej interesują. I to ze wskazaniem, że mają to być patrole wieczorną. Ale przepraszam, a co się dzieje ze strażą? Co się dzieje? No pisma są pisane o likwidowanie straży. No tak, ale to podobnie jak ze szkołą podstawową numer 3. Ale ja rozmawiałam też z panem kierownikiem Janasem i także podzielał to i prosił, żebyśmy dali im pieniążki na dodatkowe patrole, bo to faktycznie jest bardzo potrzebne. Też rozliczyć nawet później, tak, okaże się, że połowy sprzętu nie kupi i jest potem problem z rozliczeniem. No oni tutaj już teraz też przede wszystkim prowadzą akcje i kontrolują tereny hali targowej, te bulwary gdzieś na Lenadąbiu, bo tam bardzo dużo zgłoszeń odnośnie picia alkoholu i rozwoju, więc... Nasza dzielnica w rankingach w Krakowie jest na pierwszym miejscu pod względem bezpieczeństwa i to jest bardzo ważne. I myślę, że każda złotówka wyłożona na ten cel to przynosi efekt. Oni robią, żeby nam się nie przenieśli. Na pierwszym miejscu, bo jest tak dobrze, czy jest tak źle? Nie, dobrze. Właśnie pod względem bezpieczeństwa. To już wiemy, bo już z badań, jakie wyszły w Krakowie od policji. A to jest to, że zmniejszyła się wykrywalność, przestępczość, czy poczucie? Nie, panie Agnieszko, po prostu jest poczucie bezpieczeństwa jako dzielnica. Ludzi, tak? Tak.
No i to wynika też również wykrywalne, że będzie na silniku. Jak ktoś chce, to ja znajdę cały raport. Jest raport. Bo jak wszyscy wiedzą, mi chyba ze dwa lata temu było najgorszą dzielnicą w Krakowie, dlatego ustąpił komendant, między innymi tamten poprzedni. To było po prostu jakaś diametralna różnica. Metodologia, poproszę Państwa, w ramach naszej dzielnicy jest również, oni mają tutaj wyliczyć Płaszów. Mają wszystkie kolejowe przystanki, jakie są na terenie Krakowa, należą tutaj. Wszystkie przestępstwa popełniane w tych miejscach liczają się do rankingu Białego Domku, czyli Komisariatu Drugiego Brzegórzek. W związku z tym to my również mamy jakby wliczone przestępstwa, wykroczenia popełnione na terenie Płaszowa. Nie odezwę. Nie wiem, na spotkaniu w Radomiu, które było w czerwcu, pan komendant powiedział, że na pewno jest o wiele więcej zgłoszeń przemocy rodzinnej. Oczywiście na moje pytanie, czy to znaczy, że kobiety, zwłaszcza dzieci, bo to najprzewagi właśnie wyłącznie, one są obiektem przemocy, że wiedzą, co robić, że jest specjalna linia, pod którą można zadzwonić i tak dalej. No i nie za bardzo miał powiedzieć, czy wiedza o tym, co robić, czy zwiększyło się. No w każdym razie jest niemożliwe na terenie naszej dzielnicy niestety więcej odnotowanych tego typu przestępstw, które się dzieją w zakresie domu. Ja może a propos takich komunikacji, a propos tego bezpieczeństwa w dzielnicy. Dzisiaj odwiedził mnie pan dzielnicowy. Cóż się okazało? Okazało się, że zbiera informacje na temat zdarzenia, które miało miejsce kilka dni temu w sąsiedniej klatce, znaczy przed wejściem do sąsiedniej klatki. Otóż do wchodzącego pana, który trzymał aktówkę, jakąś taką aktóweczkę pod pachą, ktoś podbiegł i wyrwał mu tą aktówkę, więc on ostrzegał, zbierał informacje, czy ktoś czegoś nie widział, a jednocześnie ostrzegał, że pojawiły się znowu takie właśnie jakby nowe formy rozwoju, czyli właśnie wyrywanie torebek czy aktówek. Więc ja też Państwa ostrzegam. Czyli nie jest tak dobrze. No, mówi pan, jest jedna aktówka. Takich spraw, to ja słyszałem różnych w ciągu jakiejś tam okresu jest sporo. Ale a propos tego, bo ja tak się zastanawiałem, chcę się zapytać, dlaczego tak to wyszło, że była taka tradycja, że komendant w posterunku przychodził tak na początku roku, jakieś takie sprawozdanie tutaj przed nami składa, a w tym roku tego nie było. Co się stało? Przekazał płytkę. Możemy zawsze zaprosić pana komendanta. Ja myślę, że on z chęcią przyjdzie i na pewno nam tego nie odmówi i przedstawi wszystko. Więc jeżeli Państwo sobie życzą, możemy po wakacjach Wrzesień, tak jak zawsze przychodzi na początku roku, żeby podsumować ubiegły rok. Tak było zawsze i wiedzieliśmy faktycznie, czy ta bezpieczeństwo jest na niskim poziomie, czy na wysokim. Co to było? Są jakieś informacje, że jest dobrze, a nie jest tak dobrze i tak dalej. Ostatnio on mówił, no, kiedy była tutaj, ta siedziba zawadna, jego szkole, tak była sesja, czy to było formy rok temu. Później nie był już tutaj. Tak, ale to było tylko w jednej sprawie takiej, chodziło tam o mieszkańca, który został potraktowany. Nie, no w szkole to był właśnie z takim, zresztą wtedy na wniosek Bezpiecznego Krakowa, był, żeby przekazać informacje na temat Wtedy to była skarga na policjantów i to było wyjaśnienie tej skargi. Tak, tak. Tylko w szkole. Tak, w szkole. Tylko w tym lokalizmie. Chodziło o tego faceta. No. Ja mam żłyczko. Ja chciałem zabrać głos w sprawie zadania Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji. Podejrzewam, że pozostali radni nie wiedzą. Otóż komisja zgłosiła następujące zadanie. Wykonanie kompleksowego projektu przebudowy ulicy Kosynieru, uwzględniający chodnik na całej długości, włączenie ulicy do ulicy Mokińskiej oraz jednokierunkową organizację ruchu umożliwiając utworzenie ścieżki rowerowej.
Komisja się kierowała tym, że to jest w zasadzie jedyna ulica w naszej dzielnicy, która do końca nie posiada chodnika. Nie wiem, czy Państwo sobie przypominacie, na końcu tejże ulicy, prawie że zbiegu z ulicą Młodzińską, ten chodnik się urywa i w zasadzie go nie ma. Jest sama jezdnia, więc zarówno rowerzyści, jak i piesi muszą korzystać z tejże jezdni, a tym bardziej jest to niebezpieczne, że mamy do czynienia z zakrętem. Wszystko jest dobrze do czasu, do momentu, kiedy nie będzie tam wypadku. I naszym, według nas, chcieliśmy przeznaczyć te środki na to zadanie, żeby po prostu poprzez przebudowę tejże ulicy, o ile oczywiście będzie możliwe, bo projekt to wykaże, będzie można ją przebudować w ten sposób, żeby ona była po prostu bezpieczna. Zapis pod nazwą budowa i przebudowa ulicy lokalnych dla zaświetlenia oraz remonty dróg i oświetlenia, współfinansowanie zadań powierzonych na 2014, no troszkę odbiega od zadania, które zgłosiła komisja i myślę, że dobrze by było, żeby to zadanie, które myśmy zgłosili jako komisja, zostało wpisane. Tym bardziej, że jeśli nie będzie możliwości wykonania tego zadania, jest możliwość przecież zmian. Co w jego roku, zresztą nawet we wrześniu jeszcze robiliśmy, jeśli chodzi o zadania kredytowe. A to będzie wiadomo już w sierpniu, bo ZIKIS nam zaopiniuje, czy jest to w ogóle możliwe do realizacji, czy nie. Więc myślę, że jakiejś takiej możliwości utraty bądź niemożności wydania potem tychże pieniędzy na inne zadanie nie ma. Ja się z tym zgadzam i naprawdę dla mnie nie byłoby różnicy, tylko chodzi o to, że faktycznie ja kiedyś się pytałam o te tereny i tam podobno są tereny prywatne. I najbezpieczniej byłoby faktycznie przekazać na jako dofinansowanie, jeżeli ten okaże się teraz, że ten chodnik przy ulicy Kosmieru będzie mógł być realizowany, bo on jest na tej liście rankingowej zadań Komisji Planowania Przestrzennego, to on jak najbardziej zostanie dofinansowany z tej kwoty 30 tysięcy. Na przykład by dać się go na pierwszą na pierwsze miejsce na liście rankingowej, to tak czy siak zostanie to dofinansowane. Pani Elżbieta. Jest taka sytuacja, że tam jeszcze oprócz tego zakrętu, włączenia jest postawiony poprzeczny budynek, na pewno prywatnym oczywiście, gdzie tam jakiś sklep sportowy jest, jakaś karczma, a i tam jest dwukierunkowy ruch na tej ulicy w dodatku. Tam bardzo dużo ludzi chodzi do tramwaju, z wózkami i z dziećmi również. Jeżdżą tam ludzie, bo to jest takie połączenie z tą komunikacją między Dąbiem a Mowicką. I teraz buduje się jeszcze hotel na plazie. Ta ulica Dąbska jeszcze może być tam bardziej eksploatowana, podejrzewam. Owszem, jest przewidziane połączenie ulicy Dąbskiej z Lema, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi. I tutaj raczej chodziło nam o to na komisji, żeby może nawet nie chodzi o to, żeby to już wykonać, tylko raczej o to, żeby się ktoś tym zajął, bo w ogóle to wymyka się wszelkim, że tak powiem, planom. Jest w tej chwili miejscowy plan zagospodarowania zrobiony dla cystersów. To nasypu kolejowego, to dochodzi. Nasyp kolejowy jest przy rzece Białucha, prawda? Wzdłuż rzeki Białucha jest ta ulica Kosmierów. Jest miejscowy plan dla plaży, tylko korzystam z tego nowego Dąbia. Natomiast to jest kompletnie, że tak powiem, pozostawione swojemu losowi i tam no, chodzi o to, żeby choćby nawet jeśli nie projekt, to przynajmniej jakiś powiedzmy projekt wstępny opracowania, który by ten temat w ogóle poruszył, no, żeby się tym ktokolwiek zajął. Ja jest tam taki problem, właśnie jak pani przewodnicząca wspomniała, ja się kiedyś interesowałam tą ulicą, ponieważ mnie proszono
właśnie mieszkańcy mnie prosili, zwracali mi na to uwagę i okazuje się, że tam ta część, gdzie jest nasyp, to oczywiście no, nie można go w żaden sposób skrócić, prawda, i robiąc tam... No to zamknąć tą ulicę, to nawet to wykażuje. Po drugiej stronie, po drugiej stronie są tereny prywatne, ale rozłożone i tam nie ma miejsca na ten chodnik, ponieważ musiało być... Otóż to jest wiedza publiczna w kategorii gminnej. To, co jest to zgodnie z ustawą z 90 roku stanowi, że własność gminy i oczywiście decyzja wojewody musi być, ale to nie jest taki problem. Natomiast, jeżeli by się to projektowało na budowy dróg publicznych, rozbudowy dróg publicznych, to również wchodzą przepisy ustawy o drogach, która po prostu z urzędu, bo tam są tereny pożydowskie, to znaczy chodzi o ten końcowy odcinek na Skrzyżowaniu z Wozowską, ale poza pasem jezdni, bo ja nie mówię w tej chwili o pas jezdni, jest już nie podlega dyskusji. No tak, ale obok dlatego się wnioskuje o jakieś ewentualnie zmniejszenie, ograniczenie ruchu o jeden kierunek, po to, żeby zmniejszyć chodnik, kończyć chodnik na przykład. No żeby coś z tym zrobić, bo to jest po prostu i można to skandaliczne. Jeszcze jest wiatr, jest mała widoczność, no, przecież zaraz się wie, że jest po drodze, a w tej chwili jest na przykład przy dobowaniu projekt przebudowy modernizacji wejści z Krawajowy na Małyski. I w ramach tego przebudowa chodników wyjezdni wszystkie uliczki otrzymały parkowy, jakąś tam korektę chodników, włączeń do ulicy Małyskiej, a tu nic. Tu ja bym mówił, tak jest, bo to nawet w tym projekcie nie jest nawet ani kreska ustawiona, żeby tam cokolwiek zmienić. Chodzi o to, żeby temat ruszyć, żeby w ogóle dać tam ciemię. Jeszcze chciałam powiedzieć, że tu jest bardzo mało w sumie, bo z wszystkich zadań, które są planowane w ramach tych priorytetowych, to komisja planowania dostała zaledwie 5,7% pieniążków, czyli najmniejszy procent, jaki w ogóle tutaj mają wszystkie polskie komisje. Chcę na komisję planowania. No bo dla mnie są niektóre komisje mają prawie 20, 16, a tu jest 5,7. Najmniejsza kwota, jaką w ogóle tutaj, że tak powiem, się przewiduje. Pan Janusz szkoduje, że miałem do czynienia ostatnio z takimi sprawami dotyczącymi działki prywatnej drogi, która już idzie tamtędy, a więc szanse na zmianę stanu obecnego są żadne. Ja chciałam powiedzieć, że ja rozmawiałam z nim. Właśnie. Ja powiedziałam. Jest to już, szczerze mówię, jeżeli to jest w drodze... Nie, to nie jest tak, że nie jest żadne. Właśnie są szanse i to dużo. Nie, ja odwrotnie mówię. Ja mówię odwrotnie, że szanse na odzyskanie tego, co już zostało na drodze i przeznaczone i zostało w rysie, są po prostu żadne. Mało, nie ma nawet w tej chwili, może się okazać, że odszkodowania nie ma, ponieważ czas odszkodowań, występowania o to chyba minął w 2005 roku. Ale to, o czym Pan mówi, to dotyczy tego, co chodziło o pas drogowy. Pas drogowy, to co leży w pasie drogowym. Tak. Natomiast to, co jest poza pasem, no to już jest przedmiotem, że tak powiem, negocjacji, ale tam jest część, co leży w pasie drogowym. Jest ustawa, która powoduje ta ustawa o drogach. Jeżeli to byłoby z ustawą o drogach, to jest uwagi, to wtedy... Nie ma gadania. To się włączy. Oczywiście to prawo potrzeba, ale że jak będzie jakaś koncepcja, bo to chodzi o jakąś koncepcję, czy projekt, no żeby się tym ktokolwiek zainteresował, no a koncepcja by już dawała jakieś szanse, prawda? No, bo te pieniądze to jest tylko na jakąś koncepcję, prawda? Tak, to tak powiedział chociaż. Jeszcze ja chciałbym dodać, że tam właśnie na tym końcu tej ulicy nie brakuje lampy, tam jest strasznie ciemno właśnie, koło tej chałupy, która tak wystaje w tę drogę. Jest strasznie ciemno, także po prostu ani chodnika tam nie ma, jeszcze jest ciemno, można się tam po prostu pobijać gdzieś sobie. Dziękuję. 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 Właśnie, tak jak mi tu Basia przypomniała, że już będą ustalone te zadania przez Komisję Planowania Przestrzennego z kwotami,
no to też trzeba będzie ewentualnie pomyśleć, że można będzie robić to zadanie, no to też trzeba będzie dodać do wieloletniego planu. No tak, 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 się zgadza. No ale projekt. Aha, no to, ale jako, no to by było jakieś studium albo coś, koncepcja nie jest tak obowiązująca jeszcze, prawda? To jest koncepcja, która daje dopiero szansę, żeby to otworzyć jako zadanie wieloletnie i wtedy będzie projekt realizacji. A koncepcja daje tylko odpowiedź na pytanie, czy w ogóle cokolwiek z tym można zrobić. Tym bardziej, że tam się coś przebudowuje, bo tam Lema się połączy, prawda, gdzieś tam z tym, być może, że się tam organizacja ruchu jakoś zmieni, no ale... Prawdopodobnie nie będzie tego skrętu w lewo, z Gowinca, z Gowinicego, z Sygnieru. Mówię, no na razie jest wszystko. Na razie wręcz nawet zrobiono przełączkę, żeby był, tak? Także w kierunku, oba kierunki się to przez to jest takie Znaczy jednokierunkowo już chyba rozwiązuje. Tak, dużo. Dobrze, to ja też korzystam z tego. Ale bardzo poprawka Janusza. Pierwsza poprawka właśnie w tej sprawie to zmienia się zadanie. Zadania pod nazwą budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem oraz remonty dróg i oświetlenia współfinansowaniem zadań powierzonych na 2014 rok. Na zadanie wykonanie kompleksowego projektu przebudowy ulicy Kosynierów, uwzględniające chodnik na całej długości, włączenie ulicy do ulicy Mobilskiej oraz jednokierunkową organizację ruchu, umożliwiając utworzenie ścieżki rowerowej. Kto z Państwa jest za tą poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wiosę. Kolejna poprawka Janusza Łyczki. Dopisuje się do zadań Komisji Infrastruktury Komunalnej Mienia Handlu i Usług zadanie pod nazwą Chodnik od bramy wyjściowy prowadzącej na teren szkoły podstawowej nr 18 do wejścia do budynku szkoły. Szkoła na Dolniu to jest, na ulicy Półkole, tak? Na ulicy Półkole. Czy są jakieś pytania? Nie, no to głosujemy nad poprawką. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie wiem, czy to dalej referować. Może najlepiej, jak mają Państwo jakieś pytania tutaj do Kasia. Zresztą mi się wydaje, że tutaj w zadaniach Komisji Edukacji projekt, który tutaj jest w punkcie czwartym, nie ma tylko młodzież pamięta, prawda? Nie, to zawsze jest patriotyczne. Bo ja mam tak. Które tutaj do mnie też, znaczy ten komisji kultury też przeszło. No to przede wszystkim musi. I dlatego tak sobie pomyślałam, że... To przede wszystkim ten projekt musi. Ja mogę wyjaśnić, bo... Tak mam napisane. Mogę wyjaśnić. Proszę Państwa, wyjaśnię tylko dlatego, że jestem jakby, wiemy jak to co wygląda, to Centrum Młodzieży organizuje. Całość tego nazywa się edukacją patriotyczną. Patriotyczny traktat. A w tym wszystkim wchodzą bardzo różne części. To Młodzież Pamięta, to jest jeden projekt, kilka i w tym wchodzą bardzo różne projekty edukacyjne, kulturalne. Także każde pieniądze, które by tam poszły, to one i tak idą, bo oni chcą kilka różnych. Jakbyśmy dobrze się przyjrzeli, to i tak na ostateczny efekt to daje albo gra miejska, albo jakiś tam impreza, rozdawanie śpiewników. Oni konkretnie piszą to w dużej nazwie, a cel jest zawsze na końcu. Także piszą i dopiszą do Komisji Kultury, to do Komisji Edukacji. Zawsze tak trafia. Także to dzielimy. Ja rozumiem, po prostu rozmawiamy z podjęciem o innym nazwą. Aha, w sumie jest. Patriotyczny to jest jakiś plan. A jeszcze mam takie pytanie, bo takie wyjaśniające tylko.
bo wcześniej było mówione o tym, że to przedszkole pod gwiazdkami, ono jest dofinansowane właśnie z priorytetowych środków, tak? Tylko chciałam się spytać, gdzie on tutaj jest, bo nie widzę. Nie słyszę. Tutaj nie ma, tak? Oni generalnie przedszkola chyba... Nie, tutaj nie dostają na... Zabawki tam są, nie? Na przedszkoli. Nie, ale pani chodzi o coś innego. Oni nie chyba... W tym roku nie ma akurat. Nie ma, bo oni to według szopcze pokazali. A, bo wcześniej tak myślałam. Tak, tak. I dobrze pani usłyszała, że Komisja Edukacji zostawiała jakieś niewielkie, choćby 20-30 tysięcy na realizację potrzeb remontowych, które później były rozdzielane dla tych placówek, które nie mogły być sfinansowane z zadań powierzonych. Powierzonych pani widzę, nie... Powierzony, ale to w zakresie remontów w przedszkoli, no to wtedy komisja będzie mogła uwzględnić potrzeby. Nie, ale to bardzo nie tak. Powierzonych nie można było z tego względu, że to jest przedszkole nie jest prywatyzowane. Tak, bo tak nie mówię, tak? Budynek, no, powierzony. No ale chyba można zgodzić z teraz nie mogę sobie... Na można, jak powierzony, ale na budynek nie ma... Tylko na budynek, na budynek. O to pytałam, że oni o takie... To, że możemy notować, to nie ulega kwestii, jest tylko pytanie, bo teraz ja się oczywiście tak martwałam, nie ukrywam, nie mogę powiedzieć precyzyjnie, czy z powierzony, czy z priorytetów, ale teraz sprawdzimy, jak to było do tej pory, bo... Co roku chodzi? Nie, w przyszłym roku jest w stulecie, to będzie o specjalną kwotę. Wyjdzie. Wyjdzie, tak? 2014 rok. I co to będzie właściwie? Projekt przewiduje dopiero pracownią dokładnie, ale na pewno będą duże obchody związane z tym. Nie wiem, jak to jeszcze powiedzieć. Ale Mariusz, szkoda, że nie ma pana Mariusza Cypiała, że sobie na komisję zaprosi i mógłby coś powiedzieć, bo nie występują konkretne środki, ale na pewno to jest, to są zbierane pieniądze tam w uroczystości. Pewno to jest rozpisane zresztą gdzieś. A to każda dzielnica to finansowuje? Widać, czy jedna i druga, te tradycyjne, oni występują do wszystkich. Niektóre inicjatywy związane z takimi dzielnice najpierw najczęściej jest pierwsza, druga, czyli dzielnice tak zwane Stara Krakowa, które tutaj i pierwsza, druga. Obecnie do niektórych inicjatyw, jak w stylu nagrobki, na cmentarzu przy Klandoty, w Powstańcu Styczniowych Żołnierzy Polskich, dołączają się inne. Już jest w tej chwili trójka, jest szóstka i w najbliższym czasie, na rok 2014, no jest przewidywane, że będzie tych dzielnic bardzo dużo już. Że to możliwe, że to zadanie całe, które kiedyś sobie założyła jedynka, a później jak przeszło do dwójki, że będzie wykonane no nie tak w odległym czasie. Czyli będzie ten... będzie ta rzecz. Tak samo jeśli chodzi o to, co oni składają. To są w tym roku głównymi takimi odkładami, bo 150-lecie rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Bo w ten rok to jest stulecie, okrągłe stulecie wymarszu kadrowej, czyli wybuchu I wojny światowej, ale przede wszystkim chodzi o to, że ta kadrowa wyszła stąd. I myślę, że mamy to trzech wspomóc. Stąd, ale to mi się wydaje, bo jak pan mówi, że jedynka i dwójka, dlaczego nie wspomaga dzielnica, tam chyba siódemka jest, gdzie jest oranże, prawda? Wspomaga. Ona jest jednym ze współorganizatorów tego. Tak? Ale nie mamy jako ten, no, nie wskazać. Pani Elżbieta. Ja chciałam się szkodzić, bo o ile pamiętam, że ostatnio na sesji to myśmy coś wyprowadzali, jakiś program prewencyjny w naszej dzielnicy, nie? To były chyba dwa też coś i wiem, żeśmy coś skreślili. Nie wiem, czy to nie była właśnie otyłość, czy coś z drugiego. I z powodu takiego, że to była za niska kwota, czy te 12 tysięcy... Nie, że była za niska kwota, tylko że się nie dałoby zrobić tego w tym roku. W sensie, że nie było szansy przeprowadzenia logistycznego,
Ale w przyszłym roku mam nadzieję, że będzie taka możliwość. A czy to jest skoordynowane, bo są jeszcze środki chyba miejskie, które wpłyną na tego rodzaju też. Wszystkie programy się dublują. No to ale w takim razie po co dublować? Ale nie, nie ma żadnego innego programu, który można nie dublować. Znaczy, ale i tak zawsze jest za mało, więc jakby z tego tytułu trzeba wspierać tak. Macie wyczerpane? Tak, znaczy ja, tak mi mówili panie w Urzędzie Miasta. Są jeszcze. Ja chciałem jeszcze zapytać, pewnie pan nie czytał będzie w temacie, jak w ubiegłym roku wyszły nam te budki lęgowe. Jak w tym roku. Zamieszkały sobie. Nie, no tak, już powiem. Wiele budek jest zamieszkanych, ale zostały budki rozdane. Proszę? Na pewno już są młode, bo ja mam przynajmniej zdjęcia. Przysyłają mi, chociaż akurat to są powieszone w tym roku, ale w tej chwili, którą Lasy Państwowe jeszcze dodały. Także to jest część. Te, które Lasy dały, dałem do prywatnych również tam gdzieś ktoś miał jakiś kawałek działki na terenie dzielnicy, dostawali. Te poszły do placówek. Jeszcze chyba z 5 jest złożonych, takich, które czekają na specjalną okazję, ale one przy szkołach. To najlepiej sprawozdanie tak naprawdę, czy ile tam jest ptaków, jak to wygląda zagospodarowanie, trzeba będzie zrobić po wakacjach, gdzie konserwatorzy jak się powiesi, nie zawsze za pierwszym tym jakby lęgiem już są ptaki. Jak się za pierwszym, to jest bardzo dobrze. Jeżeli za drugim, to już jest też dobrze. Także na pewno zostały rozwieszone, to są tak zwane osiedla ptasich budek. Ja zgłosiłem ileś tam, które dostałem informacje. Proszę zobaczyć na asocjacja, trzy części jeszcze tak ustalić, ile znam zamieszkanie. Asocjacja promotorów radosnego ptaka i tam jest mapa budek. Wystarczy kliknąć i przy tych placówkach, które są, ja nie wszystkie jeszcze umieściłem, bo czekam, żeby zdjęcia przysłali, bo tam jak jest zdjęcie, to przynajmniej widać i lepiej to zgłoszenie wygląda. Jest bardzo dużo. I gdziekolwiek, gdzieś ktoś zobaczy, że gdzieś tam jest bardzo dużo budek takich jedna po drugiej, to znaczy, że każda jest zaznaczona oddzielnie. A w tych, co jest na terenie dzielnicy drugiej, jest osiedle. Czyli na przykład 6, 8, 5 budek. Nawet w miejscach takich są po dwie budki. Gdzieś tam przy placówce na Grunwaldzkiej dwie budki zostały. Ile się dało, tyle zostało powieszone. Także akcja naprawdę działa, pomimo tego, że ona wyszła od nas. Ja już Państwo pamiętacie, mówiłam dyskusję jakieś 2 lata temu tutaj, kiedy pierwszy raz nie udało się. W tym roku no, ktoś tam gdzie indziej wpadł na pomysł, żeby jednak taką inicjatywę zrobić jeszcze raz, no i ja uważałem, że warto się pod nią podłączyć, ale podłączyłem ją jako dzielnica druga. Czyli to, co tam jest w tym, dzielnica druga bierze udział w początku akcji, jest jednym z głównych jakby pomysłodawców i miotaczy tej idei na cały kraj. Ile się udało w roku zakupić tych budek? Za 2000 zostało zakupionych 65 budek. 65 budek, są to budki bardzo dobrej jakości, ja tu miałem zresztą przynosiłem pokazywać. Ptasie ogrody została cena wynegocjowana, jak najniższa, za taką jakość, jaka jest. Te budki po prostu, kto je widział, to wie, że to są bardzo dobre. A budki dla nietoperzy też są przewidziane? Jeżeli Państwo uważacie, że w przyszłości ptane, że dla nietoperzy są, jeżeli będą, bardzo dobrze rozmawiamy, jest przeznaczona w tej chwili kwota. Nie ma powiedziane na jakie to mają być ptaki. Jeżeli uznamy, że chcemy, żeby tego typu budki dla nietoperzy czy dla jeżyków zakupić określonej ilości protezów, ja to załatwię. Tylko prosiłbym wtedy tak o lokalizację, bo to dla każdego typu, dla każdego rodzaju gatunku ptaka musi być określone środowisko. Jeżeli... Są specy, tylko że musi być miejsce, żeby takie było publiczne miejsce, dla tego jakiś urząd ma strych, gdzie może przyczepić. Są, tak jak drobne ptaki, jak to. Proszę bardzo, ja to już zapiszę sobie, że mają być ludzie. Ja nie ustawię, że spotkałem się z taką opinią, że te budki, nie wiem, no, dla tego pojęcia coś nie ma. Ale może pan będzie wiedział, o co chodzi, że te budki niektóre powinny być inne. To znaczy chodzi o to, że mały ptak wleci, ale duży już nie. Bo my, panie Januszu, w założeniu zakupiliśmy dla ptaków małych, dla wróbli i korek, tych, których jest najmniej, wróblowatych. Ale ja od Lasów Państwowych i od Lasów Państwowych jeszcze wyciągnąłem 20 budek, które rozstaje w dzielnicy, jeszcze kilka zostało, gdzie są również dla szpaków. I jeżeli taka będzie potrzeba, w tym roku, jeżeli uda się z kimś nawiązać współpracę, to powieść budki dla jeżyków, bo każda budka jest inna, inne warunki potrzebują, one są płaskie, długie, to takie budki będą montowane. Znowu będzie tych budek, myślę, dużo, a więc możemy 20 takich, 20 takich. I chętnie Państwa zachęcam do tego, żeby pomóc i znaleźć lokalizację. Powiecie, na tym osiedlu warto powiesić i współdzielnia się zgadza.
Na przykład spółdzielnia budynki rozproszone wyraziła zgodę na montaż przy torach budek. I przyszli mieszkańcy z takim pozwoleniem, że oni się zgadzają i chcą. Proszę bardzo, dostali z tych lasów państwowych akurat, bo ja chciałem na placówki jednak rozdać, dostali i powiesili. Także ludzie się zgłaszają, są zainteresowani. W przyszłości będziemy kontynuować. Ja zachęcam, będą te budki załatwione takie, jak powinny być. Jeszcze kilka jest, mówię, bo były niezłożone. 5 było niezłożonych, jeszcze mam jakieś budki, które mogę. A jeszcze takie pytanie czy pomysł. Skoro teraz państwo się włączyły w tą akcję pana, żeby nie można było tak tego zorganizować, żeby te budki już z lasu razem z ptakami były. Oni mają taką samą do nas, czy my byśmy nie mogli mieć ptaków. Też w lasach nie ma ptaków? Też wymieniamy się na budki na ptaki. I leśniki. Ptaków populacja będzie wzrastać dzięki temu, że naprawdę już w tych budkach, które są, one przychodzą do tego. W Krakowie szczególnie, bo miłośnicy zwierząt, a szczególnie ptaków, zamiast karmić zbożem, to karmią chlebem. Dlatego biedne potem mają problemy żołądkowe, gastryczne i dlatego tak na nas co chwilę gdzieś coś kapie. Ale to są właśnie ci miłośnicy zwierząt, którzy pojeździli. Bo przypomniała mi się krótka anegdotka a propos naszego parku nadwiślańskiego. Podobno nawet ma młoda sarna się tam nie tak dawno gdzieś zapuściła. Nie wiadomo skąd. Joasia Sarna, tam moja znajoma. Nie wiadomo skąd ona tam przyszła, ale była akcja łapania jej i chciano ją po prostu uśpić jakimś środkiem nasennym, żeby ją wywieźć, ale jakoś uciekała tym weterynarzom, no i okazało się później, że ona gdzieś sama sobie znalazła. Tak jak weszła, to wyszła prawdopodobnie. Także no, teren jest bardzo ciekawy. Dzisiaj właśnie takie opowieści usłyszałam. Dobrze. Panie Januszu, ja od razu teraz odbijam. Pan jako koordynator akcji budki w liceum 13, jak tam jest zasiedlenie? No proszę pana, no muszę właśnie powiedzieć, że nie jest dobrze. Macie nie starcie! Może koty miał, może koty nie ma budek, czy nie ma ptaków? Nie ma ptaków. My się na tym właśnie z tymi lasami to będzie. Panie Januszu, ale to może one były w tym sezonie za późno powieszone i wszystkie prawie jakieś swoje... Spokojnie będą. Ja myślę, że... Czekamy. Nie są indywidualne, że nie mają ptaków. A tak, młodzież muszą... Nie, panie Janku. Dobrze, to proszę państwa, powracając do punktu, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, może w takim razie będziemy przechodzić do głosowania. Już po prostu będziemy mieć sesję. Kto z państwa jest za projektem po poprawkach Janusza? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Punkt 12. Projekt Komisji